Piątek, pierwszy dzień grudnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. 11 mieszkańców zabrzańskiej kamienicy musiało diametralnie zmienić swoje życie po wydarzeniach z poniedziałku 27 listopada. W wyniku pożaru, który wybuchł w godzinach wieczornych, rodziny straciły cały swój majątek. Obecnie poszkodowani przebywają w tymczasowym schronieniu. Z inicjatywy mieszkańców Zabrza została zorganizowana zbiórka, a miasto szuka dla rodzin nowych mieszkań. Karolina Komada. Całe ich życie wywróciło się do góry nogami. To jest po prostu niesprawiedliwe. Ale to jest, zamyka się nam stare życie, zaczyna na nowo. Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem przy ulicy Knosały w Kończycach. Pożar mieszkania na poddaszu zaczął się rozprzestrzeniać do innych części kamienicy. Pożar tutaj w tym pomieszczeniu, lokalu użytkowym, cały spłonął, jakby nie było. Tutaj są drzwi od naszej sąsiadki, które spłonęły, no miała antywłamaniowe drzwi. No dzięki Bogu, że miała te antywłamaniowe, ze względu na to, że no, dostałby się ten pożar cały do środka jej mieszkania. Pożar zauważył mąż pani Wirginii. Ich mieszkanie znajduje się centralnie pod tym, w którym zaczęło płonąć. To on zaalarmował pozostałych mieszkańców i zadzwonił do żony, że pali się ich dom. No to jak wysiadłam, mąż był już na dole z psem i z synem, no tylko patrzyłam na górę, no to... Tam żywy ogień wychodził, po prostu tak sobie płonęło wszystko, cała góra płonęła. No w tamtym momencie, no teraz przyjeżdżała straż, szybko przyjechała też straż bardzo, bardzo, więc z każdej jednej strony, pamiętam, że tylko od razu rozłożyli te swoje szlaufy, te, nie wiem jak to się nazywa fachowo, no i z ziemi lali na samą górę. Stracili wszystko. Rzeczy zostały spalone, zniszczone lub po prostu zalane. Pani Marta, która mieszkała w kamienicy od roku, straciła coś cenniejszego. Teraz prosi o pomoc. Ja go wzięłam rok temu do domu z ulicy. Tak jak mówię, on jest bardzo nieufny, jest wykastrowany, on nie gryzie, on nikomu nie zrobi krzywdy, jest po prostu bardzo taki płochliwy. I tak jak wspominałam, on po prostu przestraszył się strażaków, tego wszystkiego i myślę, że uciekł gdzieś dalej od tej ulicy. I jakby ktoś go zobaczył, to żeby po prostu do mnie zadzwonił. Poszkodowani mogą liczyć na wsparcie. W całą sytuację zaangażowało się miasto, które zapewniło mieszkańcom tymczasowy nocleg oraz wsparcie psychologiczne. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności niezwłocznie podstawił autokar, w którym mieszkańcy mogli się schronić. Po wzięciu najważniejszych rzeczy, po ugaszeniu pożaru, mieszkańcy zainteresowani takim zakwaterowaniem otrzymali zakwaterowanie od miasta w hostelu Pogoń. Tam otrzymują ciepłe posiłki, otrzymują wsparcie psychologiczne, jeżeli jest takie wymagane. I oczywiście poinstruowaliśmy mieszkańców, w jaki sposób mogą skutecznie sięgnąć po zasiłki finansowe. To jest tylko doraźna pomoc. Mieszkańcy aktualnie czekają na nowe mieszkania, które dostaną od miasta. Mają tam trafić jeszcze przed świętami, ale będą potrzebowali dodatkowego wsparcia. Wiadomo, że będzie bardzo dużo rzeczy potrzebnych, czy jakieś sprzęty, łóżka i tak dalej, no bo to nie bardzo da radę po prostu no, wysuszyć, tak, bo są pozalewani ci ludzie dość strasznie. Więc uruchomiliśmy zbiórkę na portalu pomagam.pl. No i najlepiej po prostu myślę, że wpłacać środki na tą zbiórkę, dlatego że wtedy będzie wiadomo, jak już będzie wiadomo, co można kupić, to będziemy my jako fundacja tym zarządzać i po prostu no, pomożemy tym ludziom jakoś zacząć to życie na nowo. I właśnie tak nazywa się zbiórka Zacząć Żyć na Nowo. Pomóc może każdy, wystarczy wejść na stronkę pomagam.pl lub po prostu ją udostępnić. Czwartkowe popołudnie, spokojne osiedle Piastów w Pszczynie, okolice kościoła. Ciszę przerywa niesamowity huk, a potem kolejny. Zaniepokojeni mieszkańcy dzwonią na policję, aby zgłosić, że nieznany mężczyzna strzelając wybił szybę w samochodzie. Rozpoczyna się pościg, padają kolejne strzały. Jeden z nich trafia uciekającego napastnika. Jego kolega udaje się zatrzymać, chwilę później jest pijany. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zostanie wszczęte śledztwo. Magda Sincewicz. Pani Grażyna i pozostali mieszkańcy ulicy Skłodowskiej Kiri nie mogli tego nie słyszeć. Niewiele widziałam, bo ja byłam w domu u góry i to tyle co z okna spojrzałam, tylko bo słyszałam tak jakby petardy strzelały, nie? A spojrzałam tylko i widziałam jakiś ruch tutaj na parkingu i widzę, że to są mundurowi i mają pistolety, strzelają, więc pomyślałam sobie, że pewnie na kogoś obława jest. Mężczyzna, który strzelał do zaparkowanych samochodów, wydał się mieszkańcom niebezpieczny, dlatego bezzwłocznie zadzwonili na służby.
cały, a nie wiedziałem czego. Czy kapiszony, czy pistolet. I mimo, że na filmach, które krążą wśród mieszkańców Pszczyny, nie widać zbyt wiele, to wiadomo, że sytuacja była bardzo niebezpieczna. Mężczyzna, który miał przy sobie broń, był agresywny i był bardzo pobudzony. Nie wykonywał poleceń policjantów. Nie chciał też odłożyć broni, a na widok mundurowych podjął próbę ucieczki. Policjanci podążali za nim, podczas gdy mężczyzna odwrócił się i w ich kierunku oddał również strzał z broni. Policjanci przy zachowaniu oczywiście zasad wszelkich, zasad bezpieczeństwa, zmuszeni byli użyć broni służbowej, ranili napastnika. Jednak ten próbował uciekać dalej. Po chwili, po krótkim pościgu policjanci obezwładnili go, zatrzymali, oczywiście udzielili mu w pierwszej kolejności pierwszej pomocy. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które przewiosło go do szpitala. Mężczyzna przebywa tam do chwili obecnej, jest oczywiście znajduje się pod nadzorem policjantów. Jak tylko stan jego zdrowia na to pozwoli, zostanie przesłuchany. Usłyszy wtedy zarzuty. W chwili obecnej trwają czynności w trybie artykułu 308 KPK, tak zwane czynności w niezbędnym zakresie. Po ich zakończeniu, bądź w dniu dzisiejszym, bądź w dniu jutrzejszym zostanie wszczęte w tej sprawie śledztwo i zostaną wykonane czynności z zatrzymanym mężczyzną. Nim oraz jego towarzyszem, 40-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, mimo że ranny został przewieziony do szpitala, wciąż był bardzo pobudzony i agresywny. Jego 36-letni kompan pochodzący z powiatu pszczyńskiego nie stawiał oporu. Był pijany. Wiadomo, że niedawno opuścił mury więzienia. No i stało się. Nadszedł pierwszy dzień grudnia, a wraz z nim długo zapowiadane zmiany dotyczące stref płatnego parkowania w centrum Katowic. Efekty widoczne są od razu. Miejsca, w których do tej pory ciężko było znaleźć wolną przestrzeń, świecą pustkami. Nie obyło się jednak bez problemów. Jak poradzili sobie kierowcy w pierwszym dniu nowych zasad, sprawdzała Magda Sincewicz. Pierwszy bilet pierwszego dnia parkowania? Tak, pierwszy raz, pierwszy bilet, dzisiaj 1 grudnia, więc strefa parkowania. No i zobaczymy, jak tutaj będzie parkowało. Pół godzinki wziąłem na targ. Jeśli jednak zakupy się przedłużą, a numer rejestracyjny samochodu pana Piotra zostanie sczytany przez pojazd e-kontroli i okaże się, że przekroczył czas, za który zapłacił, może skończyć się mandatem. Dlatego zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni stosują się do nowych zasad, choć nie zawsze jest to łatwe. Ale ja nie wiem, ja to chciałam dłużej, bo może nawet na... To tutaj jest napisane, że za każdą godzinę postoju 4 zł i za kolejną, czy za drugą 4,80 czy 5,60. To ja na pewno 2 godzinki. Dwie godzinki. W radiu słyszałam, że są jakieś zmiany w parkowaniu dzisiaj w Katowicach, ale na szczęście są tak mili ludzie, którzy pomogą, także się udało. Niestety nie każdemu. Pan Marek z Gdańska nie miał takiego szczęścia. Parkomat, z którego chciał skorzystać nieopodal Nospru, nie przyjmował ani bilonu, ani karty. Widzę, że coś nie przyjmuje. Bardzo tutaj by było najlepiej podejść do innego urządzenia. W prawo, jak pan skręci na skrzypka, tam jest po lewej stronie kolejne urządzenie, albo płaci sobie w aplikacji mobilnej. Proszę pana, jestem na tyle wiekowy, że ja aplikacji mobilnych nie posiadam i dla mnie to jest problem. Tam jest następne urządzenie na tym skrzypce, ja tam wysyłam. To co ja mam teraz zrobić? Ja muszę być w banku. Podejść do innego urządzenia. Albo po drodze, jak pan będzie szedł do banku, gdzieś w obojętnie którym urządzeniu kupić, a... A w tym czasie jak ktoś przyjdzie skontrolować i zapłacić mandat? Nie przyjdzie. Na pewno? Na pewno. Pewni tego, że to była słuszna decyzja, są jednak urzędnicy. Rzeczywiście na ulicach Katowic widzimy duże zmiany. Jest te ulice, które zazwyczaj były bardzo mocno oblegane, czy place, jak na przykład plac Jemuśląskiego przez kierowców. Dzisiaj wyglądają tak, że właściwie bez większego problemu można tam znaleźć miejsce do parkowania. Jednak nie o same miejsca tylko chodzi. Muszę przyznać, że nawet ja jestem w szoku, że jest aż tak pusto. Oczywiście to jest pierwszy dzień, na daleko idące wnioski trzeba będzie poczekać 2-3 miesiące. Ale myślę, że już do wszystkich dotarło, że skończyło się bezpłatne parkowanie przez 8-9 godzin w centrum Katowic. Natomiast ja ubolewam nad tym, apelowałem o to, inni ludzie apelowali, żeby nie malować tak wielu miejsc parkingowych, gdzie się da, między innymi na chodnikach, tylko poczekać właśnie od tego grudnia, bo być może te miejsca okażą się niepotrzebne. Na razie wiele z tych miejsc okazuje się niepotrzebnych. Mam nadzieję, że będzie tak dalej, no i że coś z tymi miejscami później będzie można zrobić, przeznaczyć na inny cel. Czy tak się stanie, pokażą przyszłe miesiące. Piłkarze Ruchu Chorzów pomagają już kolejny raz. Tym razem chorej onkologicznie 25-latce z Mikołowa. Dziś spotkali się z kibicami, mieszkańcami miasta
i wszystkimi, którzy chcieli włączyć się do tej wyjątkowej akcji. Karolina Komada. Pomagają mi tak już od kilkunastu lat, dokładnie od 2007 roku. Fan Klub Ruchu Chorzów po raz 12 zorganizował mikołajkowe spotkanie w Mikołowie. Mikołajkowa akcja to jest od kilku lat. Wcześniej to było po prostu spotkanie kibiców z piłkarzami Ruchu Chorzów w Mikołowie. Kiedyś wymyśliliśmy, że w sumie możemy to połączyć z Mikołajem i porozdawać dzieciom paczki. I to jest przełamywanie tego stereotypu kibica bandyty, bo tak jak tutaj widzimy, no tutaj nie ma bandytów, tutaj są ludzie, którzy chcą działać, chcą pomagać. Zebrane fundusze są przekazywane na cele charytatywne. Tym razem pomagają Marcie, córce jednego ze współorganizatorów. Od grudnia tamtego roku walczy z nowotworem kory nadnercza z przerzutami do płuc. Przeszła operację i pierwszą dawkę chemioterapii. Chemioterapia uszkodziła mi szpik kostny, ponieważ parametry morfologii spadały z dnia na dzień i konieczne było przetaczanie krwi. Doszło do tego przytaczenia krwi bez żadnych powikłań. Wyszłam ze szpitala. Jestem pod ciągłą obserwacją lekarzy. Wyniki badań są stabilne. Niestety zmian w płucach nie da się całkowicie wyleczyć. Co roku akcji towarzyszą gry i zabawy dla najmłodszych, poczęstunek, prezenty i spotkanie z niebieskim Mikołajem. I mimo że święty wzbudza ekscytację, to jednak bardziej wyczekiwanymi gośćmi są piłkarze Ruchu Chorzów. A tu, tak jak i przy takich akcjach, potrzebny jest team. Dużo mamy takich momentów gdzieś, gdzie tej walki na boisku potrzeba nam i myślę, że nieraz lepiej nam to wychodzi, nieraz gorzej, ale na pewno jeżeli jesteśmy całością na boisku, to wychodzi to nieźle. Czasy są takie, że każdy gdzieś tam potrzebuje jakiejś pomocy i tak jak mówię, cieszymy się, że będziemy mogli tam dzisiaj być i też dołożyć swoją cegiełkę. I podczas licytacji i loterii każdy będzie mógł tą swoją cegiełkę dołożyć. Pieniądze zostaną przekazane Marcie na dalsze leczenie. Trzy strefy klimatyczne, egzotyczne płazy, gady i ptaki, mała plantacja kawy i drzewa cytrusowe. Choć brzmi jak oferta turystyczna z ciepłych zakątków świata, wszystko jest pod ręką. Już jutro oficjalne otwarcie sosnowieckiego egzotarium, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w mieście. Na chwilę przed mogliśmy podejrzeć ostatnie przygotowania. Fatima Orlińska. Zdrowego człowieka nie zabije, lecz już no może być, tak jak mówię, nieprzyjemnie. Heloderma meksykańska, niepozorna i wyglądająca całkiem sympatycznie jaszczurka, to jedyny jadowity mieszkaniec nowego egzotarium w Sosnowcu. I choć za oknem krajobraz zdecydowanie zimowy, to przekraczając drzwi ogrodu botaniczno-zoologicznego można poczuć się jak w prawdziwych tropikach. Jak się okazuje wewnątrz, całkiem dosłownie. To jedna z kilku stref klimatycznych. Przede wszystkim mamy trzy główne strefy. Strefę tropikalną, śródziemnomorską oraz pustynną kaktusiarnię i oczywiście na samym dole piękne akwaria. Wszystko jest zautomatyzowane, tak? Otwieranie okien, wilgotność powietrza. My oczywiście mamy wgląd do poszczególnych parametrów, bo musimy, bo bezpieczeństwo zwierząt i roślin jest najważniejsze, ale tak naprawdę automat działa. Ciekawskie i przyjaźnie nastawione do człowieka papugi Ary, szybko uczące się naśladowania dźwięków Żako i uchodzące za najrzadsze tukany, to ptaki, które zapisane są w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych, objęte zakazem handlu i wywozem poza granicę. Panujące w egzotarium warunki zbliżone do tych naturalnych mają pozwolić ptakom rozmnażać się i tym samym być może uratować gatunek. Jest temperatura odpowiednia, jest wilgotność odpowiednia, mają duże te woliery, mają je tak ucharakteryzowane, taka aranżacja jest tych wolier, że no, czują się dobrze. To widać po ptaku, że no, nie są zestresowane, one przychodzą, zjedzą z ręki, czyli bardzo im to odpowiada. Są zadowolone, to widać. Zadowoleni mogą być również odwiedzający, którzy są miłośnikami nieco mniej futrzastych stworzeń. Jak przyznają opiekunowie, dla znawców w terrariach znajduje się sporo ciekawostek gatunkowych. Przez cały obiekt prowadzi ścieżka edukacyjna, która pozwala nie pominąć żadnego poziomu. Możemy znaleźć kilka fajnych gatunków pająków. Są to m.in. Terafosy blondii, czyli największe ptaszniki, jedne z największych ptaszników, czyli takie klasyczne goliaty. Mamy też również ciekawe ptaszniki endemiczne dla Sokotry. Są to ptaszniki, które żyją społecznie, możemy je znaleźć po tamtej stronie. Mamy również kajmany, które są takim logotypem naszego sosnowskiego egzotarium już w sumie od lat. Z fajnych też zwierząt, które są takim moim ulubionym gatunkiem węża w sumie, to jest Corallus caninus, czyli boa psiogłowy. Są to ciekawe kolorystycznie węże, takie zielone, dosyć agresywne, ciekawe. No i w sumie to są węże, którymi się tutaj zajmuję. Uwagę w nowym egzotarium przykuwa również bogata, urozmaicona roślinność. Choć zdecydowanie dominuje zieleń, to nie brakuje gatunków nasyconych kolorami, które swój urok odkryją w momencie zakwitu.
Mamy tutaj i palmy, i tutaj w strefie umiarkowanej dużo cytrusów, pomarańcza chińska, mandarynki, kumkwaty, figowce. W strefie kaktusów no dużo, że tak powiem, takich charakterystycznych, czyli i opuncje, które znają wszyscy. Dużo ciekawych egzemplarzy. Które odwiedzający będą mogli na własne oczy zobaczyć już jutro. Jak przekazała dyrekcja egzotarium, zainteresowanie jest ogromne, a zapisy na zwiedzanie z przewodnikiem sięgają już połowy stycznia. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.